Witam Was serdecznie we wtorkowy poranek, a czynię to słowem zapisanym w psalmie 106, wierszu 4. Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego. Nawiedź mnie zbawieniem swoim. Oraz słowem z listu do Efezjan z 4 rozdziału 7 wiersza. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Psalmista i apostoł Paweł zwracają naszą dzisiejszą uwagę ku zasadzie jedynie z łaski. Tenże reformacyjny fundament sola gratia kieruje nasze myśli, naszą wiarę ku temu, że zbawienie jest jedynie Bożym darem bez zasług człowieka. Apostoł Paweł o tym często wspomina, w szczególności w liście do Efezjan, wprawdzie dzisiaj troszeczkę też w innym fragmencie, bo w drugim rozdziale od 8 do 10 wiersza. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili. Boży to dar. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce Boga, bez naszych zasług. Tak, aby nikt nie przypisywał sobie możliwości do tego, że sam jest w stanie się zbawić. Czyni to suwerenny Bóg. Ale czy mamy w tym wszystkim, dzięki temu, że Pan Bóg nam daje ten Boży dar zbawienia, przestać czynić dobrze? Czy nasza wiara ma być bez uczynków? Absolutnie. Wiara, jeżeli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie, mówi list Jakuba. Tym bardziej mamy dobrze czynić, bo wynika to z tego, że jesteśmy zbawieni za darmo, a z wiary wynikają nasze uczynki i dobre czyny, które także najprawdopodobniej mogą budować tych naszych braci i nasze siostry. Dlatego też uchwyćmy się tego Bożego daru, Bożej łaski i cieszmy i radujmy się z tego, że możemy być zbawieni dzięki Panu Bogu. A ku chwale też Pana Boga możemy robić wiele dobrych rzeczy. A chciałbym zakończyć tym słowem także, które jest dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień. Skoro miłość zniosła śmierć, jak cenna jest Jezusa krew, gdy piękne nieba skryło mój wstyd, obrazem miłości był Twój krzyż. Uznałeś, że warto znieść ten ból, z radością patrzyłeś poza grób. Uznałeś, że warto znieść tę śmierć, cudowny tak, wspaniały tak. Moc Twoich ran zwycięża świat. Mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud. Zespół Hillsong Worship. Ja życzę dobrego, miłego dnia. Pozostańcie z Bogiem.